Dobry wieczór. Znaczy, moja ocena meczu jest taka, że mało gry w piłkę, dużo kopaniny, dużo prowokacji, mało sytuacji. Sprawiedliwy wynik, remisowy. Tyle. Dziękuję. Dużo, no nic by się nie stało, jak było, bo wylecieli z boiska, nie wylecieli, wyleciał Wadis. Wydaje mi się, że Wadis jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że mógł to inaczej rozegrać. Stało się, tyle. Nie ma co do tego wracać. Czy były prawidłowo żółte kartki pokazane? Są od oceny inni. Ja nie będę tego komentował, wręcz przeciwnie, to co powiedziałem. Podtrzymuję. Dużo prowokacji. Dużo fauli, przerywanych akcji. Także tak ten mecz dzisiaj wyglądał. Nic pięknego. No ale i my Jagiellonia zdobyliśmy po punkcie, także jest taka sama sytuacja, jak była przed dzisiejszym meczem. Wszystkie cztery drużyny, które grają ze sobą o tytuł Mistrza Polski, zdobyły po punkcie, nie strzeliły żadnego gola i nie straciły żadnego gola. Czyli zostajemy w takiej samej sytuacji, jak byliśmy przed kolejką. Na dwie kolejki przed końcem Legia Warszawa jest na pierwszym miejscu w tabeli. Każdy niech sobie sam odpowie na pytanie, czy my z tego powodu jesteśmy zadowoleni, czy smutni. Ja jestem zadowolony z tego, że Legia Warszawa jest na pierwszym miejscu w tabeli. Ja się dowiedziałem, w sumie wychodząc na boisko, że padł tam wynik remisowy. Po punkcie mają. No tyle. Walka dalej się toczy. A gdyby się okazało, że Lech wygrał na przykład? Ja nie lubię gdybać. Kiedyś mi powiedziano, co by było, gdybyśmy strzelili gola w 15 minucie. Albo co by się stało, gdybyśmy stracili gola. Ani nie straciliśmy, ani nie zdobyliśmy. Dlatego nie ma co się nad tym zastanawiać i komentować tego. Taki był mecz, jak wszyscy widzieli. I to już jest historia. Drużyna, która będzie najlepiej przygotowana do tych dwóch ostatnich kolejek, zdobędzie tytuł Mistrza Polski. Znaczy, my jesteśmy na pierwszym miejscu od przedostatniej kolejki, także tak długo nie jesteśmy. Natomiast czy kontrolujemy? My chcemy cały czas grać swoje, cały czas chcemy być drużyną, która koncentruje się na sobie, a nie na przeciwniku i grać. Na pewno jesteśmy drużyną taką, która zrobi wszystko, aby tą pozycję pierwszą utrzymać i zdobyć tytuł Mistrza Polski, bo to jest dla nas cel, który sobie założyliśmy. Z tą kontrolą? Jak najbardziej, zgadzam się. Na pewno trzeba sobie powiedzieć, że mimo wszystko tych sytuacji dzisiaj Jagiellonia nie stworzyła za dużo z gry, z płynności, ale zostawmy to już, bo to już historia i nie ma co do tego w tej chwili wracać. Ja już tak naprawdę myślę o tym, co będzie za tydzień.